Takie wyładowania zdarzają się tylko kilka razy w roku. To tak zwane bawole echo. Numer Dabisze! Masz już sarkofag? Zobaczcie o mgle. Groźne zjawisko pojawi się w Polsce. Widzialność pozioma zostanie ograniczona. Kurwa. A to ci. Nie można napisać po prostu mgła. Kurwa, nie można. Kurwa, nie mogę, nie. O Jezu. Matko Boska. To trzeba powiedzieć, Stasiek, ty uważaj, bo mgła jest, nie? To trzeba powiedzieć, Stasiek, uważaj, bo groźne zjawisko pojawiło się w Polsce. Rozumiecie to? Witajcie w kolejnym odcinku Bawole Echo. Ja już jestem dzisiaj dosyć wesoły, chociaż nic nie piłem prócz herbaty, ale już wstępnie zacząłem czytać artykuły, które podsyłacie mi na naszym Discordzie. I o ile wulkan na Dolnym Śląsku, który wyrzuca ogromne ilości lawy, jest naprawdę niedorzeczny, o tyle szukając artykułów, przez które ostatnio zrobiło się dosyć głośno, i to już nie jest śmieszne, bo to już jest naprawdę żałosne, jak to mówił Energik, którego bardzo pozdrawiam. Będziemy otwierać dzisiaj pudło pełne barachła. Zanim to jednak nastąpi, oczywiście gdzieś tam przemykają nam fani pogody standardowo. Już tak jest, że muszą, bo się uduszą, ale okej. Okay. I o ile można przymykać oko, o ile czasem po prostu to, co robię, to jest hardkorowo dziwne, tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspominałem, treści przeważnie są okej, okay. Durne są nagłówki, durne są miniatury, tak teraz nagłówek jest po prostu... A dlaczego? Co ma mnie tak do nagłówka? Zobaczcie, groźne zjawisko pojawi się w Polsce. Widzialność pozioma ograniczona do 100 metrów. Wiemy, gdzie zła pogoda da się we znaki. Co tu jest nie tak? Ano co? Że groźne zjawisko w postaci mgły. Nie można było od razu napisać, że to mgła. Po prostu mgła pojawi się w Polsce. Zobaczcie, jak to na przykład robię ja. Może ktoś ogląda, bo tam jak nam zaminusuje, to będzie wiadomo, że mgły nad Polską. O, cyk, otwieramy sobie. Panie Arkadiuszu, jak pan tutaj patrzy. Mgły nad Polską. O, to się tak nazywa. A nie, groźne zjawisko wystąpi nad Polską. Albo groźne zjawisko wystąpiło nad Polską. Nie, to są mgły. Czyli, że co? Że słuchaj, Marta, dzisiaj uważaj na drodze, ponieważ są mgły, to jak mam powiedzieć? Słuchaj, Marta, dzisiaj uważaj na drodze, bo wystąpi groźne zjawisko. Ma to sens? Nie ma to sensu. No ale kliknięcia muszą się zgadzać, hajs się musi zgadzać, nie? Słuchajcie, zróbcie jakieś donaty na tej stronie, nie wiem, Buy Coffee albo coś takiego i piszcie normalnie. Dajcie na dole, o zobaczcie, to się robi coś takiego, o taki ten możesz kliknąć, nie, i tu można postawić kawę. Można? Kuźwa. Ja się dziwię, że mi kawy nie stawiają ludzie, kuźwa, jak ja linku nie zaktualizowałem. A mi się pytają, dobra, no to, ale wiecie, o co chodzi, pyk, można sobie kawę tego i tak dalej. No jak ja mogłem pół roku linku nie zaktualizować, no to... No dobra, ale tak, wracamy. Pomijając dzisiaj fanów pogody, skupiamy się na czymś innym, na dwóch artykułach, które bardzo szybko zostały poruszone przez Jarosława Turałę, chociażby na jego fanpage'u, które po prostu są totalnym barachłem i ten, kto to pisał, powinien zapierdalać na galerze i generalnie, nie wiem, albo nie dotykać meteorologii, albo w ogóle nie skupiać się na pisaniu. Na pewno nie na pisaniu meteorologii. Nie wiem, weźcie to, udostępnijcie na Wirtualnej Polsce, zaspamujcie im to, niech ktoś to obejrzy w końcu i się nie ośmiesza takimi tytułami. To będzie tytuł na miarę rózgi burzowej, bo rózga burzowa również była pisana przez cudotwórcę z Wirtualnej Polski, oczywiście, potężny front rózga burzowa, tu już o tym nieraz mówiłem, słynny pan Arkadiusz, Arkadiusze to jakoś tak mają z tymi tytułami, bo to już drugi dzisiaj, którego omawiam, no i tutaj do grona celebrującego barachło dziennikarskie, meteorologiczne dołącza, czekaj, tamty to się przynajmniej podpisał, a ten to jest Mmik,
No, dołączył Mimik. No, no to pan Mimik czyta. Znaczy pisze. Pogoda oszołomi. Epoka lodowcowa? Słowacy podali, jaka będzie zima. Słuchajcie, kuźwa. Już powiedzieli, już ty, już nie, już teraz, to już epoka lodowcowa, no koniec świata. A co najlepsze jest zdjęcie z WX-czarca, które przedstawia opady deszczu. Ulewne opady deszczu. Słowacji. No owszem, jest oznaczenie Słowacji, ale jaka epoka lodowcowa, żeby się klikało, nie? Słowaccy meteorolodzy zdradzili, jaka będzie tegoroczna zima. Jeszcze niedawno krążyły pogłoski, że już w listopadzie pojawi się pierwszy śnieg, który przyniesie ze sobą istną epokę lodowcową. Czy rzeczywiście Słowacja wraz z krajami Europy Środkowej powinna przygotować się na siarczyste mrozy i potężne zaspy śniegu? Tak się zastanawiam, po co w ogóle jest ten artykuł? Sekrety tegorocznej zimy zdradzili Słowacy meteorolodzy z IMETEOS, a to zostało udostępnione przez Nowy Czas. A jeszcze jakby był link, który można kliknąć, to byłoby super. No i teraz najlepsze. Najnowsza prognoza zasmuci miłośników białego szaleństwa. Wszystko wskazuje na to, że można jednoznacznie obalić pogłoski o epoce lodowcowej, zaś zima okaże się bardzo łagodna. Więc napiszmy w tytule coś tak posra... No. Żeby ludzie kliknęli z czystej ciekawości, a potem napiszmy, że w sumie to się nic nie stało. W sumie to się nic nie stało. O patrz, to jeszcze czekają nas syberyjskie mrozy. Wiemy, kiedy zacznie się zima. Nie, no to będzie przydługo. O, będzie ciepło. Jeszcze latem przewidywano, że tegoroczna jesień będzie wyjątkowo ciepła. Póki co prognozy te całkiem dobrze się sprawdzają. Obecnie mówi się o tym, że nadchodzący dużymi krokami listopad okaże się wręcz ponadprzeciętnie ciepły. Czy nie można było po prostu napisać, że prognozy będą mówią o tym, że listopad będzie ciepły? Średnio o 1-2 stopnie Celsjusza cieplejszy niż wynosi norma na ten okres. Podejrzewam, że to jest z tej prognozy IMGW, z tej eksperymentalnej. Obecnie według słowackich meteorologów nie ma podstaw do tego, by stwierdzić, że zima zaskoczy nas drastycznym ochłodzeniem. Tendencja związana z ociepleniem będzie utrzymywać się w krajach Europy Środkowej dłużej. Nie dojdzie do katastrofy graniczącej z epoką lodowcową. Napływ chłodniejszego powietrza z północy... są powszechne i oczywiście wystąpią tej zimy, ale nie będzie długotrwałych mrozów. Tym samym pierwsze podrywy zimy. Podrywy? Podrygi? Nie tylko pojawią się późno, ale będą też mało zauważalne. Przeciwnicy najzimniejszej pory roku mogą odetchnąć z ulgą. Nie wiem, ten co to pisał, to nie wiem, Tinder albo Hot or Not, albo jeszcze jakieś inne porywy z tymi podrywami. Porywy z podrywami. Jezu. Oj, mój mózg. Dobra, podsumowując. Miała być epoka lodowcowa, której nie ma. Generalnie dowiedzieliśmy się, że ktoś powołując się na Nowy Czas, który powoduje się na meteorologów z IMETEO, mówi o tym, że generalnie to zimy nie będzie i będzie ciepło i będzie ponadprzeciętnie ciepło i generalnie to można schować informacje na temat epoki lodowcowej między bajki. Dużo się dowiedzieliście? Bo ja nie. Zimę podrywam. Panie Mik, mam nadzieję, że ludzie zrobią co trzeba i ten materiał pojawi się u was na waszych fanpage'ach, będzie to jakoś publikowane i do was ludzie, którzy to oglądają, mam taką prośbę. Naprawdę, ja dążę do konfrontacji z takimi osobami, które to piszą. Kopiujcie link tego filmu i wstawiajcie pod Wirtualną Polską. Wstawiajcie jakiekolwiek bawole echo pod materiałem z Wirtualnej, który pisze takie durne rzeczy. Naprawdę trzeba się konfrontować z nimi, bo to jest bez sensu. Jak my tego nie zrobimy, to kto to zrobi? Przecież pisanie takich artykułów to jest plucie w twarz normalnym ludziom. Plucie po prostu w twarz. Po prostu. Ja tak się czuję, jakby mi ktoś splunął w twarz. No. Dobra. No. Patrzę, że 19 dało łapkę w górę, kurwa.
O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, to teraz SK. Pan Rafał Wróblewski. Tu przynajmniej imię, nazwisko. No zobaczymy. Kiedy spadnie śnieg w Polsce 2023 roku? Jest dokładna data uderzenia bestii ze wschodu. Dokładna data. No to lecimy. Zobaczymy, jaka to data. Oczywiście, zobaczcie. Bardzo teraz na topie są słowa, kiedy spadnie śnieg w Polsce 2023. Chodzi o to, że to są słowa kluczowe, które pozycjonują nam stronę wyżej, bo dużo osób na nie klika, znaczy dużo osób wpisuje w ogóle to zapytanie, przez co dużo osób wchodzi na takie strony. Chodzi o kliknięcia. To nic więcej. I zacznijmy od tego, ile jest tego słowa kluczowego. Już pominę to, że jest 62 reklamy na tej stronie są. Spokojnie będzie. Mamy tak. Kiedy spadnie śnieg w Polsce w 2020 roku w tytule? Oczywiście we wstępie, oczywiście w spisie treści, oczywiście pogrubione na początku. No i jeszcze tutaj musi być w tym, w nagłówku. No jeszcze tutaj na dole też z tytułu. No 6 razy. 6 razy. No to tylko o to chodzi. Wiecie, to tak naprawdę jest takie pieprzenie o tych bestiach ze wschodu, o tym podobnych rzeczach, żeby po prostu ludzie wchodzili. I powiem szczerze, już od razu, bo z Eską TV nie pierwszy raz, już nie pierwszy raz. Powiem tak, radio jest ok. Eski słucham, bardzo lubię, bardzo szanuję, ale to, co widzę, co robię, ta część. Ja nie wiem, co oni piszą o jakichś tam innych rzeczach, bo nie czytam. Ja czytam Meteo i to, co robią, bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, no to poziom jest nie tyle słaby. To nie jest ten, to nie jest akurat ten artykuł, to nie jest ten poziom, co ten artykuł z Wirtualnej Polski, bo tam to pachnie debilizmem po prostu. Tu jest skok na kliknięcia i to widać chociażby właśnie po tym tytule. To bardzo dobrze widać i po pozycjonowaniu tych słów kluczowych. No ale wracamy. No jest słowo bestia ze wschodu, no to już nie jest zbyt fajne. No i ze znakiem wykrzyknika. I czytamy. Jedna duża fala chłodu, mrozu, solidnych opadów białego śniegu nastąpi w tym roku. Pierwszy śnieg już za nami, ale najgorsze pod tym względem dopiero ma się wydarzyć. Eksperci meteo postanowili sprawdzić długoterminowe prognozy pogody, z których jasno wynika, kiedy uderzy bestia ze wschodu. Jaka będzie pogoda w nadchodzących tygodniach? Ile stopni gdzie najzimniej? Prognoza do sprawdzenia na naszej stronie. Ja nie czytałem tego, widziałem artykuły i ja podejrzewam, że tam jest znów ta prognoza eksperymentalna IMGW. I zobaczymy. Jest dokładna data uderzenia bestii ze wschodu i to już niebawem. Synoptycy zapowiadali, że w przedostatni weekend października towarzyszyć nam będą solidne opady śniegu. Nieco później przewidywania nagle się zmieniły. Zamiast chłodu, mrozu w prognozie pojawiły się opady deszczu, a także temperatury od 15 stopni na wschodzie, 19 w centrum do 22 Celsjusza na zachodzie. No i w takim razie, kiedy będzie śnieg? No i czytamy dalej o ekspertach, którzy się pokusili. Ja to wam skrócę, bo nie będę czytał wszystkiego. Co nas tak najbardziej interesuje? Synoptycy mocno ufają swoim modelom pogodowym i zapowiadają, że po 20 listopada będziemy mieć do czynienia z atakiem bestii ze wschodu. To duży mróz nocą, nad ranem, ale przede wszystkim opady śniegu, które dadzą się mocno we znaki. Śnieg w Polsce 2023 to jest kolejne słowo klucz, bo tak się nie pisze. Jednych ucieszy, a drugich z pewnością zmartwi. Wszystko ze względu na kwestie ekonomiczne, bla, bla, bla. Czytamy o temperaturach, jakie będą. Z ciekawości sprawdziliśmy, jak wygląda długoterminowa prognoza pogody na grudzień 2023. I koniec. Mamy powoływanie się na synoptyków, których nikt nie wymienił z imienia i nazwiska. Na zasadzie, o, nie wiem, Błaszkowski powiedział, że będzie i tego padał śnieg. No to wiadomo, że trzeba iść na stronę Błaszkowskiego, jak nie będzie padał śnieg tego i tego, to mu wtyknąć, że nie padał.
A tutaj tak naprawdę nie wiadomo, kto powiedział, i jak powiedział, i czy powiedział. Powołują się tu na jakieś prognozy pogody, których nie udostępniają. W sensie nie ma żadnego śladu, żeby pójść i zobaczyć. Tu tak mi się wydaje, że chodzi o prognozę długoterminową na kolejne miesiące, listopad, grudzień, styczeń, od IMGW, czy z Centrum Modelowania IMGW, tylko że znów nie ma ich tutaj, nie widać, nie wiadomo, o co chodzi. W sumie nie wiadomo, kiedy ten śnieg wystąpi, kiedy będą występowały opady właśnie tego śniegu, kiedy wystąpi mróz. Wiadomo, że tu kiedyś tam będzie i pojawi się raz w listopadzie. No, no i jeżeli faktycznie chodzi o ten, o te wyliczenia tego modelu, który IMGW zawsze oznacza, że to są wyliczenia eksperymentalne i one nie muszą się wcale sprawdzić, a oni tu piszą, że oni są pewni co do tych prognoz. Kurczę. Żeby nie przedłużać tego bawolego echa, powiem wam tak. Bierzcie link tego materiału, udostępniajcie również do Eski. Niech w końcu ktoś zobaczy. A ja mam tutaj taki krótki apel do osoby, która napisała ten artykuł. Jeżeli już się powołujemy na synoptyków, napiszmy, na których. Podajmy link. Czy na pana Grzegorza Walijewskiego z IMGW, że powiedział właśnie to. Czy na, nie wiem, panią Annę jakąś X, która dała prognozę pogody, która znajduje się na przykład na Twitterze IMGW. Przecież dane IMGW są publiczne dla wszystkich, oprócz tych niepublicznych, które są niepubliczne i dla was. Ale jeżeli są publiczne dla was, to i dla nas, dla odbiorców, dla czytelników. Jeżeli kogoś wciągacie do danego artykułu, żeby przeczytał, no to pokażcie to, na czym piszecie ten artykuł, na czym go opieracie. Bo to jest najważniejsze, bo o ile wirtualna Polska to już w ogóle odpłynęła z tym artykułem, o tyle tutaj to by miało jakikolwiek sens, ale nie ma źródeł. Piszecie o tym, że synoptycy mówią, że po 10-15 listopada będą opady śniegu. Którzy synoptycy powiedzieli? Na jakim modelu bazują? Na jakiej prognozie bazują? Ja bym po prostu chciał to wiedzieć. Nic więcej. Skoro mam kliknąć w reklamę, zapłacić wam za ten klik, no to fajnie by było, jakbym mógł to zobaczyć chociaż, prawda? No niestety, moi drodzy, jak widzicie, być może ten problem był zawsze pomijany na zasadzie takiej, że a, to znowu tam jakiś walo głupoty o pogodzie. No nie, my jesteśmy po to, żeby punktować. Ta seria materiałów jest po to, żeby się śmiać z tych artykułów, ale też, żeby je punktować. Może w końcu dotrą one do kogoś i albo się te osoby ogarną i zaczną normalnie pisać, albo ja dostanę pozew, bo i tak może być. Kurde. Już na jeden czekam, ale się nie mogę doczekać. Dobra, moi drodzy, kończę. To bawole echo, jesteśmy w kontakcie i widzimy się w kolejnym materiale, bo barachła jest naprawdę, naprawdę dużo do przekopywania.